Jest nam niezmiernie miło, iż w roku jubileuszowym 75-lecia Ludowego Klubu Sportowego Niwa Nowa Wieś udało się nam osiągnąć ogromny sukces, którym jest awans do czwartej ligi małopolskiej. Moja przygoda z Niwą Nowa Wieś rozpoczęła się w latach 70. Mając 24 lata przeszedłem tutaj do Niwy. Rozbieraliśmy się praktycznie w stodole na sianie u państwa Hałatów, ale jeszcze trzeba było zrobić rozgrzewkę. Rozgrzewka była dla nas taka, że musieliśmy prawie około 800 metrów przebiec do rzeki Ulga. Trzeba było jeszcze przeskoczyć przez tą rzeczkę. Niektórzy to zanim dolecieli, to już mieli dość. Później była szopa wystawiona tutaj zaraz przy bramie głównej. Tam myśmy się rozbierali. A rozpoczęcie urzędowania jako prezes nastąpiło w 1984 roku. Nastąpił odbiór budynku pawilonu i boiska głównego. Sukcesy sportowe to się zaczęły w latach 2000. Piłkarska kadra czeka trampkarzy starszych w 2005 roku. W finale wygraliśmy 1-0 z Głogówkiem i zdobyliśmy mistrza LZS-u na szczeblu krajowym. Także sukces niesamowity. Z tych zawodników, którzy po prostu tam występowali, Bartek Dudzic, Piskorek Mateusz, najlepszym wybranym obrońcą. A dzisiaj jest chyba dwukrotny, trzykrotny już król strzelców. No i później największy sukces dla Niwy to był awans drużyny seniorów za trenera Andrzeja Tomali do czwartej ligi, no i teraz obecny awans dla trenera Dudzica Bartłomieja. 4 sezony tutaj grałem w klasie okręgowej i rzeczywiście ten awans do tej piątej ligi przyszedł nam ciężej niż ten awans z piątej ligi do czwartej. Ta piąta liga to był nowy twór, sami nie wiedzieliśmy na co nas stać, jak ta liga będzie wyglądać. I nie mieliśmy też nic od początku narzucone, sami sobie po prostu tylko narzuciliśmy w szatni, że każdy najbliższy mecz gramy o 3 punkty, o zwycięstwo, to żeby z każdego meczu wynosić radość. Nie patrzyliśmy cały sezon w tabelę, graliśmy tak jak mówię, cały czas o 3 punkty. Tabela na koniec sezonu zweryfikowała, że nasze podejście było odpowiednie i nagrodą dla nas było wygranie tej ligi. Przyjęcie tutaj po meczu było rewelacyjne, no, nie spodziewaliśmy się na pewno czegoś takiego. Kibice na ulicach, świętowaliśmy jakbyśmy wygrali Ligę Mistrzów, co najmniej. No ale później, no wiadomo, no, festyn, fajnie się to złożyło na 75-lecie klubu. Prezent można powiedzieć dla kibiców, którzy nas cały sezon wspierali w tej piątej lidze, czy wygrywaliśmy, czy tam były porażki. Imprezowaliśmy z nimi do białego rana. W drużynie tutaj mamy powiązanie rutyny z młodością. Do tych rutyniarzy można zaliczyć Adama Mateję, Michała Matejko, na pewno Mariusz Piskorek, który już kilka sezonów z rzędu gwarantuje powyżej 20 bramek. Krzysiek Jurczak jest. No i są też młodzi zawodnicy. Janek Garlacz, Tobiasz Kubeczko, który przyszedł tutaj do nas z Ligi Okręgowej, wdarł się przebojem do składu. No i muszę też pochwalić tutaj trenera Bartłomieja Dudzica, który potrafi wprowadzać tych młodych zawodników. No i z optymizmem wchodzimy w tą czwartą ligę. Zobaczymy jak to będzie wyglądało, ale na pewno w każdym meczu będziemy walczyć o 3 punkty. Awansowaliśmy do czwartej ligi bardzo mocnej, złożonej z świetnych drużyn oraz zawodników, którzy będą rywalizowali z nami. Na pewno jest to dla nas bardzo duże wyzwanie. Czekają nas bardzo fajne spotkania. Przede wszystkim zależało mi na tym, aby ci zawodnicy, którzy są w kadrze i wywalczyli awans z 5. ligi do 4. zostali, ponieważ to jest też dla nich nagroda za ten historyczny sukces. W drużynie będą kosmetyczne zmiany, prawdopodobnie dojdzie 2–3 zawodników i na tym zamkniemy kadrę. I mamy nadzieję, że optymistycznie rozpoczniemy tą rundę. u nas w klubie wszystko opiera się na pracy społecznej. W tym momencie szkolimy około 150 dzieciaków. Mamy zgłoszonych 7 grup drużyn do rozgrywek związkowych. Mamy także młodzików z Krzatów, którzy grają turniejowo. Bardzo dobrze układa się nam współpraca z Akademią Futbol Projekt, którą prowadzi Krzysztof Chrapek, znany w naszym środowisku jako piłkarz pierwszoligowego Podbeskidzia Bielsko-Biała, a także mistrz Polski z Lechem Poznań. Mamy także trenera seniorów oraz koordynatora grup młodzieżowych Bartłomieja Dudzica. Występował w Krakowie, Kraków, w Ekstraklasie w Sandecji Nowy Sącz, w GKS-ie Katowice, a także w reprezentacji Polski za Leo Beenhakkera. Bartłomiej Dudzic oraz Krzysztof Chrapek to uznane postacie w naszym środowisku. Młodzież okolicznych wiosek z gminy Kęty chce się rozwijać pod ich skrzydłami. A skoro mowa o skrzydłach, to w naszym herbie jest gęś, która jest symbolem naszego rozwoju. Jeden awans, drugi awans, a myślę, że to jeszcze nie koniec naszych sukcesów. Yeah! Dawaj, 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 dawaj!